Łukowskie Towarzystwo Regionalne imienia Jana Stanisława Majewskiego zaprosiło mieszkańców Łukowa na obchody 73. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 16. rocznicy ustawienia Krzyża Katyńskiego na łukowskim cmentarzu. Religijno-patriotyczne uroczystości odbyły się 17 września, w 74. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. 1 września 1939 roku zapisał się wybuchem II wojny światowej. I zaraz na początku, to jest 4 i 7 września, niemieckie naloty bombowe na nasze miasto, które zostało mocno zniszczone. Zginęło wówczas wielu Łukowian. I ledwo ucichły niemieckie naloty, dopaliły się zgliszcza domów. Niespodziewanie 17 września tegoż roku o świcie, a była to niedziela, podstępnie na nasze ziemie wschodnie najechały wojska Armii Czerwonej, które wkroczyły nawet do Łukowa, okupując wschodnią Polskę, biorąc do niewoli kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy i ludzi cywilnych, w tym inteligencję. Po kilku miesiącach, wiosną 1940 roku, okazało się, że z polecenia naczelnych władz sowieckich dokonano zbrodniczego mordu strzałami w tył głowy kilkunastu tysięcy polskich oficerów i inteligencji, w tym kilkadziesiąt osób z ziemi łukowskiej, których nazwiska uwidocznione są na tablicy u stóp Krzyża Katyńskiego. A my tu dziś, 17 września 2013 roku, możemy swobodnie stać przed tym krzyżem, symbolem kaźni Golgoty Schodu, i w zadumie wspominać o naszych cichych bohaterach, którzy bestialsko zostali zamordowani przez sojusznicze siły przyjaciół. By było to przez drogą dla latentych pokoleń, byśmy mogli powiedzieć: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Uroczystości rozpoczęła msza święta, którą odprawiono w kościółku Świętego Rocha na łukowskim cmentarzu. Po zakończeniu nabożeństwa prelekcję wygłosił Marek Okoń, członek Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego imienia Jana Stanisława Majewskiego. Po nim głos zabrali zaproszeni na uroczystość goście. Wśród występujących był pan Tadeusz Zalewski z Chicago, przewodniczący Rady Powiatu Władysław Karaś oraz radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztof Głuchowski. Dlaczego tu przychodzimy? Dlatego, że pełnimy funkcje samorządowe, ale nie tylko dlatego. Dlatego, że zajmujemy się polityką, ale nie tylko dlatego. Chociaż polityka rozumiana jako działanie na rzecz dobra wspólnego jest dobrem bardzo pożądanym w dzisiejszym państwie, na wszystkich szczeblach władzy. Do takiej polityki państwa zachęcam. Nie ma co się bać polityki. Chociaż ktoś powie, że to polityka spowodowała, że wystąpiła agresja 17. I później to wszystko, co działo się dalej. I Katyn, i Sybir, i dalej, aż do ostatnich niedawnych wydarzeń. Do takiej polityki zachęcam. Będziemy tu przychodzili, dopóki nie stępi nasz poprawność polityczna. A może nastąpi taka interpretacja wydarzeń, która zmieni wszystko, co w naszej historii jest ważne. Oby do tego nie doszło. I pewnie nie dojdzie, bo jest nadzieja, bo uczestniczy tutaj dużo pięknej łukowskiej młodzieży. I może urodził się już ktoś, a może jest tutaj, kto w przyszłości te uroczystości poprowadzi, chociaż panu Pasikowi życzymy jak najdłuższych lat działalności na rzecz takich wydarzeń patriotycznych w naszym mieście, w naszym powiecie. Serdecznie dziękuję wszystkim państwu. Szczęść Boże. Chciałbym głośno powiedzieć, że pamiętamy. Pamiętamy o tych pomordowanych na wschodzie. Dzisiejsza nasza obecność o tym świadczy. Pamiętamy o oficerach, policjantach, urzędnikach, księżach. Ci nasi polscy synowie zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Sowieci chcieli wymordować kwiat polskiego narodu. Dzisiaj ta rana już się zabliźniła. I apel księdza o dobrą pracę
dobrą naukę, właściwą postawę patriotyczną jest dzisiaj potrzebny. I o to apelujemy. Uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Jestem bardzo zadowolony, że mogę w imieniu Polonii, Kongresu Polonii Amerykańskiej być tutaj razem z wami na tych smutnych obchodach i rocznicy. Zwracam się do was z apelem. Nie chcemy Polski tej czy owej partii. Chcemy Polski wolnej, bez podziału. Chcemy, żeby Polska była naszą, Rzeczpospolitą, wszystkich, nie jednego klanu. Chcemy, żeby na sztandarach był orzeł w koronie i krzyż, na piersiach krzyż, w myślach Ewangelia. Nie ustawajcie w walce ze złem. Dążmy do tego, żeby Polska w końcu odzyskała wolność, niepodległość, suwerenność i żeby była krajem wolnym, niepodległym żadnemu mocarstwu ani żadnemu przekupniowi. Dziękuję ślicznie, życzę wszystkim zdrowia, pomyślności i doczekania dobrych czasów. Dziękuję. Uroczystości na Łukowskim Cmentarzu zakończyło złożenie wieńców przed Krzyżem Katyńskim.